Kaziuk świętowany jest w naszym mieście od 19 lat. Jego barwną częścią jest jarmark. Przy kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza rozstawiają swoje kolorowe stragany liczni twórcy ludowi, ale nie tylko. Suwalski Kaziuk już od dawna znajduje się na szlaku ludowych rękodzielników i wytwórców kresowego jadła. Na to święto czekają od wielu miesięcy, bo tyle mniej więcej trzeba czasu, by wystawiane na straganach produkty były przygotowane zgodnie z wielowiekową tradycją. Kaziuki od wielu lat są pierwszym sygnałem nadchodzących świąt wielkanocnych, a to oznacza, że na straganach nie może zabraknąć ani baranka, ani palmy wielkanocnej, ani zdobionych na różne sposoby jaj. Co roku na straganach można podziwiać wzory bardziej tradycyjne jak drapanki albo mniej tradycyjne wydmuszki malowane akrylami, farbami plakatowymi i lakierem albo techniką dekupaż. Wycina się serwetki, klejem się smaruje i później lakieruje. Do najbardziej popularnych w Suwałkach i kraju należą niewątpliwie pisanki z Lipska nad Biebrzą. Artystki ludowe od wieków wykonują je tą samą metodą batikową. O tym, jak powstaje wielobarwna pisanka zarejestrowana na liście tradycyjnych produktów Ministerstwa Rolnictwa i certyfikowana, opowiada jedna z twórczyń. Na białej skorupie opisujemy tylko te fragmenty wzoru, które są białe. Czyli w tym wypadku były to trzy słoneczka, tradycyjne elementy wzoru. Potem doszło to, co było na żółtym, czyli po namalowaniu tych trzech, czterech słoneczek włożyłam do farby żółtej. Po wyjęciu niczego nie zdzierałam, bo tak też czasami mnie pytają, czy pani potem coś zdziera. Nie zdzieram. Dopiero wtedy piszę wzory, które są tutaj elementami żółtymi, włożyłam do farby żółtej. Po wyjęciu osuszyłam, dopisałam kolejny element wzoru i włożyłam do farby pomarańczowej, które są tutaj widoczne, te elementy pomarańczowe, i na koniec włożyłam do farby zielonej i w ten sposób uzyskałam wielobarwną pisankę. Dopiero na sam koniec wzięłam to, rozgrzałam wosk i o ściereczkę wytarłam, żeby znowu skorupa stała się gładka. Podobnie jak sama technika, tradycyjne są też wzory. Najczęstszym elementem pisanek z Lipska jest słoneczko. Jest to pradawny symbol słońca w pogaństwie, natomiast teraz jest to symbol samego Boga, więc w chrześcijaństwie, czyli tego, który nie ma początku ani końca, bo tak samo na słoneczku my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie pisankarka zaczęła, gdzie skończyła. Teraz tak, dzierażka to jest ta jodełka, która się pojawia na jajku i to jest symbol palmy wielkanocnej z Niedzieli Palmowej, jak Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Tutaj mamy wzór, który się u nas nazywa sobacze łapki, bo takie trzy elementy przypominają nam łapę psa odbitą gdzieś tam na śniegu. Na pisankach pojawiają się łańcuszki, gwiazdki, kwiatuszki, czyli wszystko, z czym spotykamy się w otaczającym nas świecie. Co ciekawe, mimo iż artystki bazują na tradycyjnych wzorach, wiedzą, która pisanka jest Pani Gieni, która Pani Krysi, a która Pani Ewy. Jest to taki charakterystyczny sposób pisania, tak jak pismo ręczne w zeszycie, także tak każda z nas ma Pani inny charakter pisma tego pisaka, bo właśnie mówią, u nas pisanki się pisze. My nie malujemy pisanek, tak jak ikony się pisze, tak pisanki się pisze. Pisanki batikowe budzą też zachwyt u innych twórców ludowych, którzy zapatrzeni w ich dzieła tworzą własne wariacje. Bardzo mi się podobały te lipskie, kolorowe pisanki i kombinowałam, jak to zrobić, żeby moje były takie rwące oko. Tylko na Kaziukach można kupić wileńskie palmy wielkanocne z zebranych na łące i ususzonych w zacienionym miejscu kwiatów, tak jak robili to nasi przodkowie. Suche kwiaty, takie odwilżone, żeby oni byli, bo jak suche mocno, to ich się nie zrobi. Muszę trochę takie odwilżyć się na takim powietrzu wilgotnym. No i w ten czas biorę patyczek i przykładam wierzch z trawy, robię z zielonej trawy i do tego patyczka uwiązuję kwiaty na przemian z zielonym bukszpanem. Podobną metodą z naturalnych kwiatów plecione są też wianki. Tu jest krwawnik, sucholuska, suchowiejki, kocanka się nazywa, na polu rośnie. Trudno o lepszą okazję do ekspozycji dzieł wykonywanych na wzór ikon przedstawiających postacie świętych. W tym roku było tylko jedno takie stoisko. Na deskę naklejam płótno, potem daję kilka warstw kleju skórnego z kredą. Każda warstwa musi wyschnąć, więc to trochę czasu trwa. Potem to szlifuję, nanoszę wzór i kontury wzoru i piszę tempero i potem kilka warstw wosku. I to już jest
wtedy wszystko, także troszkę to czasu wymaga, trochę, no i kocham ikony robić. Artystce z Suwałk najbardziej przypadła do serca postać Matki Boskiej. Tu akurat nie mam taka niosąca Ducha Świętego, bo sprzedałam już, jest no i Aquello Kiko Madonna drogi. Pani Ela z wielkim oddaniem i jako jedyna w regionie dzierga też lekkie, delikatne jak mgiełka i niezwykle czasochłonne koronki weneckie. To się robi szydełkiem i igłą na podłożu. Najpierw się ileś metrów takiego sznureczka szydełkiem się wykonuje, bardzo dużo, ile potrzeba oczywiście na dany wzór. Potem na płótnie się rysuje wzór, daje się z dwóch stron folię przezroczystą i na kontury wzorów się nakłada te sznureczki wykonane szydełkiem i przyfastrygowuje do podłoża. I potem już resztę, te wszystkie pajączki, wypełnienia tych kwiatków, tych wzorków się robi igłą. Jak to wszystko się zrobi? Odpruwa się tą fastrygę, zdejmuje się pierze krochmali. Czasu poświęconego na ręczną produkcję serwet nie liczą też inne dziergające panie. Między innymi też i z tego względu, że szydełkowanie uspokaja i daje dużo przyjemności. Zawsze marzyłam, żeby to robić, a nigdy nie miałam czasu, teraz mam, to robię. Zamiłowanie od po mamie? Znaczy moja mama szydełkowała, tak. Ja jako dziecko już w szkole się nauczyłam tego robić. Później tego się nie robiło, bo praca dzieci. Pani Danuta oprócz serwet robi też szydełkiem ozdoby na jaja wielkanocne. To szydełkiem robione jest, słupki, półsłupki, kółeczko, później obdziewam, robię, osobno robię. To przyszywa się, dziubeczek. Grzebyk i kurka gotowa. Robiłam o szydełkiem, też na szydełku takie jajeczka obdziewam. No takie. To można dziecku dać, bo to już tu nic, ani szpileczki, niczego, także może spokojnie bawić się, nie pobije się. Ozdoby, w tym wielkanocne kurczaczki, można też wykonać z papieru. Najpierw trzeba naprodukować tych elemencików dużo, a wtedy dopiero składać. Tusówki mam, koszyczki. Łabędzie, bałwanek, choineczka, a to są kurczaczki wielkanocne. Oprócz pisanek, dzierganek, na suwalskim jarmarku można też zaopatrzyć się w struganki. Ludowe zabawki drewniane mają swój niepowtarzalny urok i budzą zainteresowanie, szczególnie wśród najmłodszych bywalców jarmarku. Do naszego miasta przyjechały aż z Żywca. Ich pierwowzorem jest tradycyjny koń na biegunach. Są zrobione, są wycinane, takie wycinania z deski drewnianej. Najlepsza jest deska twarda, bo ona wtedy jest, jak dziecko się bawi, ma dużą wytrzymałość przy uderzeniu. Nie pęka. No trzeba wyszlifować później po wycięciu, no i ładnie wymalować, zamontować kółeczka, żeby to się kręciło, sznureczek zakończony tutaj kuleczką, żeby dziecko mogło wziąć do rączki. No jest to bezpieczna, ekologiczna zabawka nawiązująca do tradycyjnego konia, bo takie kiedyś od tego się to wszystko zaczęło. Dzisiaj się szuka innych wzorów, to co dzieciom sprawia przyjemność, a więc są kotki, takie pieski. Koniki, no wszystkie ładne, piękne zwierzątka. Zabawkarz inspirował się też znanymi z tradycji ludowymi bryczkami, klaszczącymi ptaszkami i motylkami. To są już jakby te współczesne takie człapiące, ale też jakby pomysł zaczerpnięty od tego tradycyjnego ptaszka klaszczącego ze skrzydełkami. Na jednym ze stoisk o klientelę zabiegał też artysta ludowy z Augustowa, specjalizujący się w wytwarzaniu ekslibrysów. To akurat przedstawiam pocztóweczki świąteczne i one są robione w druku wypukłym, analogicznym do drzeworytego linorytu, tylko stemple są ryte w pleksiglasie. I potem się odbija tak jak linoryt. Natomiast kolorowe to są farbka wodna i kolina pędzelkiem nanoszony kolor na czarny druk. Swoje wyroby na Kaziukach wystawiają harcerze i organizacje pożytku publicznego. Mamy tutaj prace wykonane przez podopiecznych Suwalskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie Nadzieja. Figurki gipsowe, stroiki wielkanocne, zajączki wykonane z pomponików z włóczki, takie malutkie kurczaczki, kartki wielkanocne. Kaziukowe święto trudno wyobrazić sobie bez kaziukowych serc, blinów, cepelinów, pieczonych na naturalnym zakwasie chlebów, kwasów chlebowych, nalewek, wędlin i innych kresowych przysmaków. Od litewskich począwszy, a na tatarskich skończywszy. W jakie produkty zaopatrują się najchętniej mieszkańcy naszego miasta? Kupiliśmy na Kaziukach różne ciasta i
losy. Palenkę. I daliśmy na los, los na zwierzęta niczyje. Co roku oglądamy, zobaczymy, co jest wystawione. No, rękodzieło. Swoja robótka jest bardzo ważna. Tak. I to wspieramy, staramy się, żeby zobaczyć, bo ludzie bardzo się starają i bardzo miło jest z ich strony, a my możemy z tego skorzystać. I msza jest taka uroczysta i są władze miasta. Można spędzić czas później po mszy ciekawie. Coś ciekawego kupić do domu, jakąś palmę, nowy koszyczek. Co pani zawsze kupuje? Ja przeważnie jakiś kawałek sera. Kupiłem chlebek i pączuszki ze swojej roboty. Czy jest często budowany? No, co roku. No tak już tradycyjnie. Na straganach swoje towary wystawiło w tym roku około 140 wystawców. Kaziuk organizowany przez proboszcza Lecha Łubę przy współudziale Suwalskiego Ośrodka Kultury wywodzi się z kaziuków wileńskich, organizowanych w dniu imienin świętego Kazimierza, patrona Litwy i Polski. Kaziuki swoją nazwę zawdzięczają kanonizowanemu w 1604 roku Kazimierzowi, synowi Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Królewicz Kazimierz Jagiellończyk wiele czasu spędził w Wilnie. Był osobą niezwykle pobożną. Często można go było zobaczyć modlącego się w katedrze wileńskiej. Zmarł w młodym wieku w Grodnie. Miał zaledwie 26 lat. Wileńskie kaziuki to najbarwniejsze święto miasta, któremu towarzyszą przemarsze, pochody. Zewsząd rozlega się głos piszczałek, przygrywają kapele ludowe. Starówka Wileńska tętni życiem. Jarmark gromadzi tysiące ludzi.